stoisko firmy Dema. Dema, która jest jednocześnie dystrybutorem firmy FSA. No i jest z nami Grzegorz, którego przedstawiać nie trzeba. Doskonale znany w branży rowerowej. Opowie nam o wszystkich nowościach, które są i w FSA, i w Demie. Grzegorz, zamieniam się w słuch. Witam wszystkich serdecznie. Od 1 października oficjalnie Dema została dystrybutorem marek takich handlowych jak FSA, Vision i Gravity. Przywieźliśmy na wystawę wszystko, co jest najnowsze, jeśli chodzi o te trzy marki. Zacząłbym od tego, że pełen zestaw nowych kół MTB. Bardzo ciekawa propozycja. Są to koła, które są na asymetrycznej rawce. Zapraszam do zapoznania się z tą ofertą, bo jest cholernie ciekawa. Oczywiście tradycyjnie to, co w FSA bardzo mocne, czyli koła Vision, korby, kierownice, supporty, mostki i stery. To są te rzeczy, które są jak gdyby stałe w ofercie. Firma wypuściła na ten rok nowe propozycje, jeśli chodzi o mechanizmy korbowe. Też bardzo ciekawe, można na nie rzucić okiem, a nawet trzeba. Dlatego, że to, co najlepsze wydaje się, to właśnie firma FSA. No właśnie, druga sprawa, rowery Dema. Widziałem, też są mocno wyposażone w sprzęt FSA, prawda? Tak, tak się składa, że Dema jest od wielu lat dystrybutorem firmy FSA. W związku z czym, jak gdyby rowery są bardzo często ubierane w ten osprzęt, bez jakiegoś oszczędzania, czyli robione są całe grupy. Rowery z najwyższej półki na przykład są robione na grupach SLK. Jeśli chodzi o kierownicę, mostek, sztyce, bardzo ładnie się to komponuje, bardzo ładnie się na tym jeździ. Jakoś takie trzy słowa o rowerach nowych Demy. Przede wszystkim z nowej oferty to rowery karbonowe fullowe na kole 29 cali. Mamy trzy modele, począwszy od najwyższego, który ma pełną grupę XT. Testowana przez nas, daje niesamowite możliwości i niesamowite przełożenie, jeśli chodzi o radość z jazdy. Szosy? Jeśli chodzi o szosy, mamy na pełnej ultegrze elektronicznej rower na ramie karbonowej. Fantastyczny produkt, świetnie się na nim pomyka po szosie. Jeśli chodzi o rowery zbliżone do tej kategorii, to na przykład rowery przełajowe. Wprowadziliśmy dwa modele w tej chwili. Mamy rower na hamulcu hydraulicznym i na hamulcu mechanicznym. Bardzo ładna geometria. Grzegorz, dziękuję bardzo za informację. Dziękuję serdecznie.